Cześć! 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 Kto tak się ślicznie uśmiecha? No kto? No kto? Pani raptem 9 godzin nie było w domu. Jaka radość! Radość! Hejka kochani, witam was serdecznie. Ja właśnie wróciłam z pracy. U mnie jest godzina 15:15. Odgrzałam sobie obiad, zrobiłam sobie kawę, także wszystko czeka, póki jest gorące. A do mnie właśnie przyszła przesyłka z AliExpress, także razem z wami otworzę tą paczuszkę. Borysław, nie dobieraj mi się do jedzenia. Otworzę tą paczuszkę i zobaczymy, jak ta torebka, ja doskonale wiem, jak powinna wyglądać, no ale mam nadzieję, że wykonanie też będzie okej. Uhu. Powiem wam, że normalnie jakby torebka nie wiadomo za ile ze swoim dustbagiem. Biba Fashion Brand, Simple Personality Style, Brand Journey, 2009 rok. Okej, spoczko. No ja mam, że spoczko, zobaczcie, coś takiego. Albo długi łańcuszek, ale myślałam, że będzie troszkę dłuższy chyba. Albo taki krótki. No nie, długi jest ok. Zobaczymy, jak to w środku wygląda. Fajna, sztywna. Spoko, zobaczcie, taka bardzo mi się podoba, jestem zadowolona, za takie grosze jak najbardziej. Dajcie znać, no jak ją się, no tak się zapina, dajcie znać, co wy o niej myślicie. Czas na kawuchę i na ciasto. Powiem wam, mam ostatni kawałek takiego sernika od mojej Ilonki, robiła jego na płatkach. Tutaj jest kork z zielenkami chia. Tak, paznokci po pracy. I tutaj galaretka z owocami jest tak pyszna, a tu już ostatni kawałek, ale no i tak dużo mi się zostało, bo od niedzieli kawałek dostaliśmy i tak oszczędzałam i codziennie do kawki po troszkę, ale dzisiaj już kończę go. Tak więc, dobra, smacznego! Hejka, witam się z wami w czwartek o godzinie 10:02. Taki mam dzisiaj wspaniały dzień, wzięłam sobie pół dnia wolnego, żeby mieć dłuższy weekend. Mam piątek, sobotę, niedzielę wolne, także super. Zapowiada się ponoć bardzo gorący weekend, chociaż widzę, że się zbierają chmury. Co słyszałeś? Słyszałeś coś, że ma być gorąco? Niedzielę. Dzisiaj nam menedżerka mówiła, że ma być bardzo gorący weekend, także zobaczymy. Jest tak prędko, chociaż powiem wam, nie wyspałam się za bardzo, tak myślałam, że może pójdę i troszeczkę pośpię, ale jednak zdecydowałam, że nie, jedziemy na zakupy, bo jesteśmy oboje głodni, a w domu pustki w lodówce. Tak więc jedziemy na zakupy. Niespodzianka, Jola idzie na zakupy i wzięła kartę. Powiem wam, świeci słońce na maksa, ale zimno, mi jest bardzo zimno. Tobie ten wiatr jest taki... Mi nie, a w krótkich spodenkach idę. I w krótkim rękawku. Tak. Nie pomińmy tego faktu. Tak. Ale no nic, zimno mi, jestem głodna na maksa i śpiąca jestem, tak więc chyba zrobimy zakupy i pójdę do domu spać jednak. Chyba tak. Chyba pójdziesz robić obiad. Ja mam wolne dzisiaj. Ja też mam wolne dzisiaj. Ja jeszcze śniadania nie jadłam. Pracujesz. Ja też. O matko, ile ludzi w Aldim. Nawet wam nie będę pokazywała, bo nie zobaczycie, ale full. Dobra, wróciliśmy z zakupów, a ktoś ostatnio mówił, żebym jednak pokazywała swoje zakupy. No to dobra, pokażę. Dla Radzia ryże. Wszystko oczywiście w Aldiku kupowane. Krosanty, wiecie, że czasami sobie lubimy zjeść po krosancie, tak do kawki. Ręczniki papierowe, jak i zwykłe. Ten ser żółty, co ja zawsze jem, odchudzony. Rękawiczki do mycia okien, bo mam zamiar myć okna. Ostatnio chciałam myć okna, ale niestety płynu nie miałam. Ogóras, szczypior, jaja, sushi warzywne dla mnie. Te moje ulubione pomidorki, uwielbiam je. Powiem wam, że dzisiaj sobie kroiłam na śniadanie zwykłego pomidora i no nie smakuje mi już, cholera. Dwie małe kukurydzki, teraz są w Aldim na tej promocji 69 pensów za warzywa, także spoko. Ryż, wzięłam sobie ten taki duży kuskus, ale biały, tym razem białego jeszcze nie miałam. Rzodkiewka, szalotki, znowu były na tej promocji 69 pensów. To co każdy w domu potrzebuje, czyli wory na śmieci, makrelki, ja dalej nie jem, ale chyba Radosław będzie jadł, chociaż powiem wam, ostatnio miałam chęci. Ale nie zjadłam, chociaż jadłam rybę w tym paju, ale zobaczyłam, co Radek kupił, to nam zaraz pokażę. Tutaj Marokan hummus, wybrałam ten, widzę, że ten ma najmniej tuszu i innych złych rzeczy, także wybrałam sobie tym razem ten. Pieczarki jak zawsze muszą być... Śniadanie robię. Też były na promocji 69 pensów. Truskawy. szparagi, nasze ostatnie uzależnienie, orzeszki. Coś dla psów. Zawsze jak są grzeczne, to dostają po kosteczku. Także takich tych jeszcze nie miały, nie? Chyba. Czy miały już te za Aldiego? Jedne miały krewi chyba te. Tak? No były dobre. No, to dobra. No i Radek właśnie widzę, że kupuje takie steki z tuny. Może faktycznie zjem na obiad. Z tuńczyka. No, z tuńczyka, przepraszam. Steki z tuńczyka. Dawno nie jadłam. A może zjem? Zjesz. Dolphin friendly. O Jezus, no nie wiem czy to jest. No dobra, zobaczymy. Żarówki, nie wiem do czego. Wzięłam pierwszy raz ten window, ten płyn do czyszczenia okien. Także mam nadzieję, że się sprawdzi. Tutaj bake beans. Ostatnio był taki program, pokazywali, porównywali wszystkie takie bake beansy. Znaczy, Boże, jak ja mówię, przepraszam, mówię, że jestem niewyspana. Wszystkie te fasolki takie w sosie pomidorowym. Do najbardziej popularnej angielskiej, czyli do Heinza. I większość z tych... Przepraszam, i większość z tych innych ma dużo mniejszą zawartość soli i cukru niż Heinz, także a warto popatrzeć. Dynia piżmowa też w tych warzywach za 69 pensów teraz jest. Kot to nie wiem co to jest za ryba. No, ryba kot. Warzywa mrożone, te co zawsze. Tabletki, bo strasznie mnie głowa boli od kilku dni. Już boli i boli i boli. Dla Radka kurczę. Tutaj inne warzywa i pomidorki, tym razem bez przypraw. No i takie właśnie zakupy i nic słodkie. A, jeszcze tu. Jeszcze banany, papryki i dwa opakowania jabłek. I nic słodkiego. Nic nie widzieliśmy słodkiego. Tak, ty jesteś słodkim. No, dobra. I jeszcze Wam nie pokazałam rzeczy, które kupiliśmy w B&M. To takie, takie najzwyklejsze. Colgate pasta. Colgate szczoteczki do zębów. Powiem Wam, w B&M-ie były one bardzo, bardzo tanie. W Tesco chyba kosztują zawsze około 3 funtów, czy coś takiego. W B&M niecałego funta. Tak więc, no zobaczymy. Wafle ryżowe, jak to zawsze wafle ryżowe. Próbowaliśmy, znaczy kiedyś kupiłam, bo nie było innych tych takich bulionetek. Czy nie wiem dlaczego je wzięłam. Rosemary i red wine. Do czego się je wzięłam? Kiedyś ja je wzięłam, do czegoś pamiętam. I się okazało, że są bardzo dobre. Okso kurczakowy. Te moje snaki, co znaczy snaki, te takie makaroniki, co Wam mówiłam, że czasami jak mam chęci, to po prostu sobie jak jestem tak trochę głodna, ale nie głodna i nie wiem co chcę, to jem właśnie wtedy te makarony. Tutaj do szaf kupiliśmy takie zapachy. Ciekawe czy się sprawdzą. O praniu, o zapachu prania. Tutaj jeszcze coś takiego kupiliśmy, mianem taki kalendarz drewniany. Ja wiem, że one już są bardzo długo na rynku, ale zawsze mi się to podobało i kupiliśmy. I co jeszcze kupiliśmy? Aha, i najnowszą teraz ostatnio reklamują tą Tassimo L'OR, tak? Mówię, że ją reklamują, tak? Tak więc taka Tassimo L'OR, Latte Macchiato, L'OR Espresso, Latte Macchiato, Tassimo, tak powinno powiedzieć. Tak więc zaraz spróbuję i Wam dam znać, czy jest faktycznie taka pyszna. Na dużą szklanę, oczywiście. O, tak sobie będzie wyglądało ślicznie. Bardzo mi się to podoba. Na zdjęciach mi się to bardzo zawsze podobało, także fajnie. Dzisiaj mam śniadanie zdecydowanie na bogato. A taki mam lakier na paznokciach. Wczoraj malowałam. To jest Number 7 Speed Dry. I to jest Fox Glove numer 43. Bardzo mi się podoba. Ale oczywiście, tylko że ja mam taką pracę. Już końcówki ma przetarte. Tak więc ładny, co? Poszłam się dżemnąć, obudziłam się, a tu takie pyszności. Dobra, zobaczymy czy zjem tą rybę. Dobra? Tuńczyk jest pyszny. No zobaczymy. No niestety rybka mi nie podeszła, zjadłam kawałek, ale nie mogę czuć tego smaku ryby. No po prostu jak czuję ten taki smak rybny to... I tak jak wiecie w tym fish pie, co u mnie jest na kanale, to po prostu tą rybę uwielbiam i tylko to jem. Ale to je tak raz, dwa razy na miesiąc. Raz w miesiącu, raz na 2 miesiące. Tak więc spoko. Teraz się biorę za kapunię. Test online. Gdzie mi tu zaglądasz? Pokarmiłem Cię, to już możesz papet rzeć, tak? Tak. Test online smaczna, ale niczym się nie wyróżnia. Nie wiem, czym ta kawa miała się wyróżniać. Co w reklamach mówią, że co to takiego lepszego w tej kawie? Ore. No nie, no zwykła. No dobra, ale zwykła. Nic specjalnego. Kurde, wiecie co? Mam wielką zagwozdkę ostatnio. Było szybciej! Mówiłam Wam, że chcę sobie zrobić kursy na paznokcie. I tak Wam powiem, że w Anglii... Pomknij to. to co? Wiesz, jak pachnie jak herbata jakaś. To lipa? A no faktycznie. No, jest herbata lipowa też. I ja chciałam sobie robić... Cały czas myślałam o paznokciach żelowych. No i chciałam sobie tutaj wykupić kurs na paznokcie żelowe, na przedłużanie metodą żelową. Ale niestety w Anglii, gdziekolwiek nie popatrzę, mówię o angielskich firmach, nie o polskich, nie o polskich dziewczynach, gdziekolwiek nie popatrzę, to taki owszem przedłużają metodą żelową, ale tylko i wyłącznie na plastikowy tip. I nie wiem, co zrobić teraz. Bo wiem, że większość... Proszę? Nie wiem, co masz zrobić teraz. Nie, ja nie będę podnosiła, ty podnosisz. Bo wiem, że większość dziewczyn, przynajmniej naszych Polek, jeżeli robi paznokcie, to robi metodą żelową na formie. I nie wiem, co robić. Czy robić metodą żelową na formie, czy robić metodą akrylową na formie. Dajcie mi znać, jeżeli może któraś z Was robi często paznokcie albo u kogoś, albo jeżeli może robi paznokcie komuś, to dajcie mi znać, jaka najczęściej jest wybierana właśnie forma. Z tego co wiem, to akrylowe są dużo... tak tutaj mówią wszystkie Angielki, wokoło których się pytam, dużo mocniejsze, dlatego nie wiem. A ogólnie to jest już po 20 i zobaczcie, jak cały czas jasno. I właśnie na to czekałam, żeby dzień był taki długi. To jest po prostu... To jest po prostu świetne. Rano wstaję, jak wstaję przed 6, wychodzę do pracy, to też już jest dużo jaśniej. No i teraz po 20 cały czas jasno, niedługo... Ale kaczek? Nie, jakieś zwykłe. A niedługo jeszcze koło 22 będzie jasno. Po prostu dzień nie będzie miał końca. I o to właśnie chodzi. A jeszcze ogólnie to dzisiaj w pracy mieliśmy przeceny, także Wam na pewno pokażę, co ciekawego kupiłam, bo troszeczkę rzeczy kupiłam. Oczywiście większość dla mnie, no ale nic dla mężczyzn fajnego nie było. Tak więc tak. A nawet fajne rzeczy. Fajnego buddy kupiłam, drewnianego. I naprawdę wszystko bardzo, bardzo tanie. I tuż w ogóle z Benefitu. BadGal. Ja kiedyś jego miałam. On mi się dosyć szybko zaczął osypywać, ale za takie grosze, czemu nie? Sami powiedzcie, gdyby nie te supy, widok byłby całkiem piękny. A te... O Jezus Maria! Te mi tutaj hałasują. Luna z badylem większym niż ona sama. Ale ślicznie. Uwielbiam właśnie takie wieczory. Normalnie uwielbiam. Dajcie znać, czy Wy się cieszycie, że już jest wreszcie wiosna. Okej, mówiłam, że Wam pokażę, co kupiłam na wyprzedażach u siebie, tak więc kupiłam takie dwa zestawy lakierów OPI. One są takie same. Jaki tu jest? Bogota Blackberry i Fanny Banny. I do tego są dwie kosmetyczki. Później, jeżeli chodzi o paznokcie, kupiłam też olejek z Borg, no widzicie, jak to się nazywa, do skórek. Mi się mój akurat skończył jakiś czas temu, także spoko. Później kupiłam taki srebrny łańcuszek z takim, widzicie, trójkącikiem. Bardzo mi się on podoba, świetny jest. Później ze sztucznej biżuterii kupiłam już taka pozłacana, z takim wisiorkiem, jak widzicie. Nie wiem, co to za wisiorek. Dalej, zobaczcie. Kupiłam tusz do rzęs, jak Wam mówiłam, z Benefitu, BadGal. Ale pamiętam, tak jak Wam mówiłam, pamiętam, że on mi się po jakimś czasie zaczął po prostu osypywać, ale... za taką cenę spoko. Później kupiłam jeszcze takie By Nature serum pod oczy ujędrniające, jak widzicie, z olejkiem z róży, kalogenem, kwasem hialuronowym, olejkiem arganowym i z aloe vera, także zobaczymy, co to będzie. To z Nowej Zelandii, to jest, wiem, że taka dosyć znana marka, to miało iść do Niemiec, ale nie ma. Także zobaczymy. Dalej też taką szpatułkę. Wiecie, jak czasami się robi jakieś tam mięso, czy ciasto, czy białko, rozsmarowuje się, także spoczko. Do czyszczenia różnych pajęczyn i innych rzeczy. Szczotkę. Później 5 par skarpetek Piera Cardina i później chyba 3 pary skarpetki, to jest ta marka taka. No i jeszcze Wam pokażę buddę, którego kupiłam. Kupiłam też takiego właśnie buddę. Świetny jest, co? Bardzo mi się podoba. Jeszcze tutaj, jak widzicie, taki smartfon, taki holder do telefonu, do auta, ale Radek powiedział, że mu się nie przyda, bo ma, także sorry. I taki notes. Tak mi się spodobało, to jest zwykły, taki czysty notes. Defox. No zobaczymy, może mi się do czegoś przyda. O, widzicie, jeszcze w tym wszystkim, co kupiłam, była taka gąbeczka Konjac, nie wiem, jak to się mówi, w 100% naturalna. Z czerwoną glinką do skóry, tak jak widzicie gdzieś tutaj Przychodzisz nie i bekasz tu. Do skóry, tak jak widzicie, dojrzałej albo suchej. Tak więc zobaczymy, jak się będzie sprawować. No i za to wszystko na przeceniu mi w pracy zapłaciłam 12 funtów, także myślę, że cena naprawdę, naprawdę bardzo spoko. Tym bardziej, że za sam tusz, ile było? W TK Maxxie sam ten tusz kosztował 13 funtów, także spoczko, podoba mi się, jestem zadowolona z zakupów. Szkoda, że tak mało, powiem wam, ciuchów było, znaczy było dużo ciuchów, ale nie miałam jakoś czasu w tym wszystkim przebierać. Dobra, idę sobie robić kolację.